Niepura TV. Pomysł na sam projekt powstał mniej więcej rok temu, więc mamy już rok, powiedzmy, gdzie koncertujemy i wykonujemy utwory Andrzeja Zauchy. No i nie jest to jednorazowy projekt, bo okazało się, że jak zagraliśmy ten koncert raz, a potem drugi raz, że przyjęcie jest bardzo ciepłe i piosenki Andrzeja Zauchy są bardzo ciepło również odbierane przez widownię, dlatego kontynuujemy swoją pracę i dzięki temu możemy wykonywać utwory Andrzeja Zauchy. A w repertuarze znalazły się utwory zarówno te popularne, te największe jego przeboje, jak i te mniej znane, które odszukaliśmy gdzieś tam w internecie, które zostały po wielu latach dopiero upublicznione już po jego śmierci. Widziałem duszy innych bardzo, niektórych nawet abonament mam. Dopiero tutaj czułem się jak gość w tej knajpie dla samotnych pań. Dla samotnych dam to jest bar, dla samotnych serc to oaza jest. W składzie zespołu jest 7 osób. Mamy dwie dziewczyny, Agata Majewska i Marta Mackiewicz. To jest jedna, druga zespołu Kagiuma. Tomasz Jędrzejewski gra na pianie, Michał Wilczyński na gitarze, Tomasz Garbera na perkusji i Kamil Pełka na gitarze basowej. A ja mam ogromną przyjemność śpiewać w tym projekcie. I w takim składzie gramy różne koncerty, między innymi właśnie Zaucha Projekt. To są ludzie, z którymi się znamy właściwie od wielu, wielu lat i z przyjemnością ze sobą współpracujemy. Jesteśmy, myślę, dobrze zgrani i lubimy ze sobą spędzać czas, więc ten projekt jest dla nas tylko kolejną okazją do tego, żeby wspólnie ten czas spędzać. Z Rybnika tutaj. Dowiedzieliśmy się wczoraj, to po prostu z Facebooka, z ogłoszenia, bo po prostu występuje tu nasz przyjaciel Michał Bober. Będzie wykonywał piosenki właśnie Andrzeja Zauchy, którego uwielbialiśmy i lubimy słuchać do dzisiaj. Także cieszymy się z tego, że Andrzej Zaucha takie piękne piosenki jeszcze nasz przyjaciel wykonuje te jego piosenki. Także jesteśmy zadowoleni. Serami podmiejski pociąg rozwozi we dni. Serami wciąż spóźniony. Serami cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż.